Jesteśmy w Nastajkach, to jest koło Ostródy i tu jest nasz główny obiekt serialowy, czyli pensjonat tytułowy nad Rozlewiskiem. To jest 6. sezon Rozlewiska. Wracamy po prawie 4 latach przerwy do tego świata, który jest nam bardzo bliski i jest nam tutaj wszystkim bardzo dobrze. Za moimi plecami dokładnie znajduje się tak zwany pokój Marysi, czyli taki pokój mojej bohaterki. Co się w naszym życiu naszych bohaterów pozmieniało? Na pewno u Marysi to, że jakby postanowiła spędzić chyba resztę życia jednak u boku swojego męża, a nie leśniczego Krzysztofa, z którym miała romans. Nad Rozlewiskiem pojawi się pewien mężczyzna, który spowoduje zamieszanie w życiu mieszkańców tego miejsca, w życiu Małgosi również. Gramy siebie, czyli przyjeżdżamy, gramy piosenkę i mam nadzieję, że jeszcze dzięki Adkowi Drawińskiemu, reżyserowi, który ma do nas cierpliwość i fantastyczną rękę, to będzie po prostu fajne. Nadgryziony w dzień pusty szklanki brzęk, niespełniony sen. W narracji spokojny film grany przez świetnych aktorów w takiej pastelowej, w takim klimacie maśniowym i co, no to po prostu dom nad Rozlewiskiem jest perfekt. Grzegorz Markowski.